Promocja, kajaki na biwak gratis gwiazdka. Gwiazdka dla każdej grupy kajaki na jeden nowy spływ rzeką da gratis do grup do 20 osób. Grupy mi 30 osób z rejonu. Ojnice, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Człuchów, Brusy, Czersk. W przypadku pobytu na mi 3 noclegi w terminie, piątek, poniedziałek, dowóz nieodpłatnie w miarę wolnych miejsc. Zielona Szkoła w Okoninach Nadjeziornych zaprasza w Bory Tucholskie, gdzie można poznać jeden z największych i nielicznych obfitujących rzadkie gatunki roślin i zwierząt ekosystemów w Polsce. Zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży są w czasach obecnych priorytetem. Dlatego też chcemy w naszym programie zaciekawić dzieci i młodzież do szukania wiedzy i uwrażliwić na otaczający je żywy ekosystem. Zależy nam na wzbudzeniu wśród dzieci i młodzieży szacunku i miłości do dzikiej przyrody, co możliwe jest tylko dzięki bliskim kontaktom. Oferta skierowana jest do uczniów wszystkich rodzajów szkół. Program dopasowywany jest do wieku uczestników oraz indywidualnych sugestii nauczycieli. Podczas zielonej szkoły, biwaku, nie będą się odbywały zwykłe lekcje z zeszytami i książkami. Oferujemy program pobytowy stawiając na naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo w różnego typu zajęciach. Zakwaterowanie. Ośrodek sportowo-szkoleniowy 4 korty położony jest na terenie 15 ha lasu ogrodzonego, przylegającego do jeziora. Na terenie ośrodka pełnowymiarowe boisko 70x100 cięciem do piłki nożnej, nowy kompleks boisk sportowych, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy 35x60 m, na którym mieszczą się 4 pełnowymiarowe korty tenisowe, udostępnione dla zielonych szkół nieodpłatnie. Należy przywieźć własne rakiety i piłki, alternatywnie 2 boiska do siatkówki lub po wyjęciu słupków całe może służyć do zajęć obuwiu halowym. W planach na sezon 2014 r. Drewniana Wiata. Na miejscu nowy plac zabaw, rowery turystyczne, kajaki, rowery wodne, plaża, kąpielisko, stoły do tenisa, siłownia, siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu, sala TV, stołówka, kawiarnia, bilard, sklepik, suszarnia grzybów udostępniana nieodpłatnie. Zakwaterowanie podczas biwaku zielonej szkoły. Domki 3-4 osobowe z łazienkami, 90 miejsc noclegowych, pokoje w pawilonie, budynek ogrzewany, 3-4 osobowe z łazienkami, 50 miejsc noclegowych, namioty wojskowe z drewnianą podłogą, w namiotach łóżka kanadyjki i materace, 5 namiotów, 7 osobowych, 35 osób plus przyczepa kamp, dla 2 opiekunów. Noclegi do wyboru. Pokoje lub domki. Namioty, z własnym śpiworem. Wyżywienie, do wyboru. Śniadanie plus obiad 2 daniowy plus kolacja. Śniadanie plus obiad 1 daniowy plus kolacja. Pakiet edukacyjny przez obejmujący 5 zajęć przez. W zajęciach uczestniczyć może około 25 osób. Każde zajęcia trwają około 2 godzin. Lekcyjne. Pakiet przeznaczony dla biwaków 2-3 dniowych. Tyle czasu potrzebne jest na zrealizowanie wszystkich zajęć. Wycieczka wozem lub bryczką jednorazowo zabiera do 12 osób. Zajęcia sportowo-rekreacyjne na boiskach, do wyboru piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, trampolina, rzutki, jak również wędkowanie w stawie, do 10 osób. Podchody. Zajęcia z ratownikiem do wyboru, w zależności od pogody i grupy wiekowej uczestników. Ratownik dzieli klasę na 2 grupy, z każdą wypływa na 30-40 min. Grupą pozostającą na lądzie opiekują się wychowawcy i... Zajęcia warsztatowe do wyboru. Na wybrane zajęcia zapewniamy materiały dydaktyczne. Organizacja ogniska. Zapewniamy pieczywo i kiełbaski. Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne na temat borów tucholskich. W zależności od pogody, zajęcia odbywają się w terenie lub sali do zajęć. Uczestnicy poznają historię i charakter borów tucholskich. Zapoznają się z fauną i florą charakterystyczną dla tego terenu. Młodzież dzielona jest na kilkuosobowe grupy, które otrzymują zdjęcia roślin i zwierząt oraz lornetki i wyruszają wraz z instruktorem w teren. Warsztaty, płatne dodatkowo, polecamy szczególnie biwakom jedendniowym. Zajęcia do wyboru. Godz. Lekcyjne. Sportowe 2. Przyrodnicze 1-2. Z ratownikiem nad jeziorem 2. Z artystą malarzem 2. Ognisko z pieczeniem kiełbasek 1-3. Gotowanie wojskowej grochówki 1-2. Wycieczka rowerowa max 10-12 osób 2. Spływ kajakowy gwiazdka 6-7. Spływ dwadniowy gwiazdka 12-14. Wizyta w bazie psów zaprzęgowych Huski 2-5. Gwiazdka wynajem kajaków i transport kajaków. Uwaga!
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu. Wyżywienie jest obowiązkowe. Wyżywienie rozpoczyna się obiadem pierwszego dnia pobytu, a kończy śniadaniem ostatniego dnia pobytu. Godzinę obiadu prosimy podać telefonicznie najpóźniej dzień przed przyjazdem. Istnieje możliwość dokupienia obiadu ostatniego dnia pobytu, jednak miejsca zakwaterowań należy opuścić do godziny 10.00. Grupa może dłużej przebywać na terenie ośrodka, a wychowawca dostaje do dyspozycji salę do przechowania bagażu. Pobyt opiekunów nieodpłatnie, maks. 1 osoba na 15 uczestników pełnopłatnych dla opiekunów w każdym przypadku zakwaterowanie z pościelą ośrodka. Za dodatkową odpłatnością możliwość odbioru bagażu ze stacji PKP Zarośle, 3 km. Ośrodek dysponuje 50-52 miejsca i busami 29 miejsc. Na zamówienie możemy zapewnić dowóz do ośrodka oraz transport na wycieczki fakultatywne. Dla zielonych szkół atrakcyjne ceny, autokar Mercedes z klimatyzacją. Termin zielona szkoła pierwotnie oznaczał sytuację, kiedy uczniowie i wszyscy ich nauczyciele wyjeżdżali na co najmniej kilka dni w plener, jednak zajęcia toczyły się według normalnego programu, tyle tylko, że zamiast w zadymionym mieście uczniowie przebywali na wsi lub w lesie. Współcześnie zielona szkoła to kilkudniowy wyjazd klasy pod opieką kilku nauczycieli w jakieś interesujące pod względem przyrodniczym miejsce, gdzie dzieci i młodzież ma okazję brać czynny udział w zajęciach tematycznych związanych z celem wyjazdu. Krzysztof Wychowałek, Zielone Szkoły jako skuteczna forma całościowej edukacji ekologicznej, Łódź 200. Miejsca godne zwiedzania i proponowane wycieczki fakultatywne. 37 km rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi. 48 km zapora wodna na Brdzie i hodowla pstrągów. 55 km rezerwat przyrodniczo-archeologiczny. Nadleśnictwo Woda, Muzeum i Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna. 29 km Stadnina Koni Iwowska Indiańska. 65 km Skansen Ziemi Kaszubskiej. Będomin 88 km Muzeum Hymnu Narodowego. 36 km Akwedukt wzorowany na budowlach rzymskich. Gołąbek 27 km Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna. Chojnice 52 km Park Wodny. Szymbark 103 km Skansen Dom do Góry Nogami. Więcej zdjęć w zakładce.